Nie wiem, czy wiecie, ale zanim włączyłyśmy, właściwie zanim operator włączył kamerę, to miałyśmy taki small talk i okazało się, że Gosia na początku nie do końca była przekonana co do Radka. I kto ujął się za Radkiem? Jej mama. Nie, to nie jest tak, że nie byłam przekonana, ponieważ w naszym przypadku to była miłość od pierwszego wejrzenia i trochę będąc świeżo po rozwodzie, będąc mamą małych dzieci, trochę się zastanawiałam, jak to wszystko poukładać i ja ze wszystkimi sprawami życiowymi kieruję się do mojej mamy, w ogóle do rodziców. Mama jest zawsze bardzo cennym doradcą, ma ogromną intuicję i szczerze mówiąc nigdy się jeszcze nie zdarzyło, żeby ta intuicja ją zawiodła, więc jej słucham po prostu. I pamiętam, jak się na samym początku mojej relacji z Radosławem poszłam do mamy, mama mówi, słuchaj, to jest świetny facet, ja widzę to w jego oczach, ty się nic nie przejmuj, niczego nie słuchaj, jeżeli się kochacie, to jest najważniejsze. Czyli rozumiem, że Radek ma świetne relacje z teściową. I z teściem również, tak samo jak ja mam z moimi teściami. My w ogóle jesteśmy taką rodziną, która trzyma się blisko razem i bardzo to lubimy. I to daje taką energię do działania, jak masz fajnie, wiesz, background w domu poukładane.